tym filmie wydaję 1500 zł na materiał i robię designerski stół za 9000. Nie bez potknięć, ale podróż jest ciekawa. Z tej strony Łukasz, Woodworking Newbie. Facet, który rzucił wszystko i postanowił nauczyć się stolarstwa. No może trochę przesadzam z tym rzuceniem wszystkiego. Już od kilku lat zacząłem mieć to dziwne uczucie, gdy wchodziłem do sklepów dla majsterkowiczów. Pewnie znacie to uczucie z dzieciństwa, jak oglądaliście wystawy z zabawkami. Dreszczyk emocji, wypieki na twarzy, rozmarzenie. Ja zacząłem tak mieć, gdy oglądałem narzędzia. Aż w którymś momencie zdecydowałem się podążyć tą drogą. Wyposażyć swój garaż i przekształcić go w miejsce rękotwórcze. Jeśli jesteś choć trochę jak ja, to lubisz tworzyć, wymyślać, budować. Moje życie zawodowe do tej pory pozwalało mi zaadresować te pragnienia, ale większość rzeczy, które tworzyłem, zaczęły być cyfrowe. Brakowało mi w tym procesie namacalności, formy, kształtu, zapachu. Jeszcze 10 lat temu było inaczej, przywożąc świeżo wydrukowane rzeczy z drukarni i potem poczuć, dotknąć, zobaczyć swoją pracę w kontekście. Ale to już się skończyło. Teraz całe nasze życie jest cyfrowe. Książki czytamy w czytnikach, gazety czytamy na portalach lub oglądamy wiadomości na YouTube. I tak to powoli postępuje z każdą dziedziną naszego życia. Dlatego zrobienie czegoś, co ma konkretną, namacalną formę, swój kształt, ciężar, zapach i co przede wszystkim będzie służyć innym, przynosi mi ogromną satysfakcję. Ten stół towarzyszył nam przez dekadę, będąc niemym świadkiem naszego życia. Spożywanych przy nim posiłków, śmiechu, czasem kłótni. Zna wszystkie nasze sekrety, marzenia. Przez ostatnie lata stał się także miejscem artystycznych wysiłków mojej córki. Farby, pisaki, nożyczki i inne utensylia artystycznej ekspresji zaznaczyły na nim swoją historię. Początkowo, gdy wprowadziliśmy się do naszego domu, miałem dla niego wielkie plany. Sam dębowy blat zamówiłem u miejscowego stolarza, a ramę i nogi chciałem zrobić. Wtedy jeszcze nie mając grama pojęcia jak. Tymczasowo blat postawiłem na ramię i nogach ze starego stołu z Ikei. I znacie to na pewno. Fuszerki są z nami najdłużej. I tak tymczasowo przez 10 tymczasowych lat koegzystował z nami w takiej tymczasowej formie. I właśnie teraz, gdy już poznałem trochę tego stolarskiego fachu, przyszedł czas na to, żeby odmienić jego los. Żeby stał się pięknym, centralnym miejscem w naszym domu. Ale jak powinien wyglądać? Często się nie myśli o tym, że stolarz to projektant. Musi wymyślić formę swojego mebla, a potem go zrobić. Musi połączyć estetykę z funkcjonalnością. To tak, jak robi każdy dobry designer. Musi ocenić, jak użytkownik będzie używał przedmiotu, a potem zaproponować formę zgodną z tymi wytycznymi, która na dodatek będzie ładna. Funkcja i forma. Ja na ten moment nie wiedziałem jeszcze, jak zaprojektować stół, który będzie robił to, co stół ma robić, a zarazem będzie ładny, ciekawy, niebanalny. Jakiś czas temu wpadłem na kanał na YouTube, który nazywa się 4Eyes Furniture. Chris posiada nie tylko zdolności techniczne i potrafi wykonać ambitne formy, ale także posiada duże zdolności projektowe. Dla mnie jego projekty są nowoczesne, ale też odwołują się do znakomitych meblowych klasyków. I tak wpadłem na odcinek, gdzie zrobił piękny stół i się zakochałem. Najlepszą formą nauki rzemiosła jest podpatrywanie i kopiowanie mistrzów. Więc postanowiłem zrobić sam jego projekt. W międzyczasie opanowałem prosty program 3D, Shaper w 3D, gdzie mogłem już konkretnie nadać formę rzeczom, zanim w ogóle odpalę narzędzia. Blat z 8 cm postanowiłem odchudzić do 4, jednak lżejsza forma podoba nam się bardziej. Brzegi blatu postanowiłem wykończyć skosem na 45 stopni. To będzie nawiązywać do wszystkich mebli, jakie tworzę do naszego domu. Rama i nogi to dużo krzywych linii. Nogi mają zaokrąglenia, rama posiada wcięcia, że wygląda to tak, jakby blat unosił się nad nogami. Jak z blatem nie będę miał raczej problemu, to taka forma nóg to dosyć dla mnie trudny temat. Żeby wykonać cztery nogi, które będą miały te same krzywizny, najlepiej byłoby je wyciąć z CNC. Druga opcja to przygotować templatkę, z której odwzoruję cięcie na frezarce. To, co właśnie widzicie, to wycinanie poziomych elementów ramy.
udało mi się połączyć DCNC z templatką. Okazało się, że człowiek mieszkający kilometr ode mnie posiada maszynę CNC i wyciął mi templatki ze sklejki. Niestety przez błąd programu wszystko wyszło 20% mniejsze. Ale to nie problem. Same krzywe są ok, więc odwzorowałem od nich linię cięcia. Potem przygotuję ręcznie templatkę na dokładny wymiar. No więc z dużej dechy dębowej, kosztowała mnie 350 zł, wycinam zgrubnie dwie podstawy ramy. Używam wyżynarki do krzywizn i zagłębiarki do prostych linii. A to, proszę Państwa, nowy, centralny element mojego warsztatu. Stół roboczy i prasa do drewna w jednym. Kraft Drew SKPL 2500. W dalszej części filmu zobaczycie, jak cudownie się na nim pracuje. Na moim kanale rekomenduję tylko i wyłącznie produkty, które sam używam i chciałbym używać. Nie ma tulipy i ten stół to Mercedes wśród stołów do warsztatu. Mercedes, ale w cenie Skody. Teraz przygotowuję materiał na nogi. Wyrównuję deski, które następnie skleję. Nie chcę Was za mocno cisnąć tutaj o lajki i suby, ale jak do tej pory tu jesteś i podoba Ci się forma tego, co robię, to rozważ interakcję. Zasubskrybuj kanał, dodaj komentarz, polajkuj. To bardzo pomaga mi rozwijać ten kanał. Nie wspominając o ogromnej dawce motywacji, którą otrzymuję od Was. Teraz klejenie. Zobaczcie tylko, jak prosto można przygotować klejonkę na tym stole. Istna poezja. Każdy ścisk jeździ po dwóch szynach, wszystkie elementy są łożyskowane. Wszystko działa bardzo gładko, można sobie ustawić ściski w miejscu, w którym akurat chcemy. Blokujemy je pinami i zostają w miejscu. Ściski mają szyny, wszystkie są mocowane na bolce. Te bolce mają dodatkowo magnesy i pozostają na miejscu, więc nigdzie nam nie wypadną. Wszystko w najdrobniejszym szczególe jest tu przemyślane. Plat, jak widać, jest perforowany. Można używać do niego i maków, ścisków, innych narzędzi, które można zamontować w tych otworach. Jest to bardzo wygodne, nie tylko do stołu warsztatowego, ale także do klejonek. Ustawiam sobie ściski na odpowiednią długość, blokuję, wkładam mój materiał, zaciskam zakrętarką i gotowe. Ten stół posiada jeszcze możliwość postawienia go do pionu, więc w małym warsztacie jak znalazł. Mogę sobie przygotować klejonkę, odstawić ją pionowo na bok, a na środku przygotowywać inne rzeczy. Jest coś takiego w kleju, co jest magiczne. Nie wiem, być może to, że dwa kawałki drewna później tworzą nierozerwalną więź. Prędzej drewno złamie się obok niż na kleju. Takie mamy teraz kleje. Lubię ten proces, choć czasem bywa stresujący. Trying to sip on some wine, falling out of line, feeling like I'm running out of time. Every day the same, because I'm looking for a sign instead of chasing it. The good or the bad, I'm embracing it. If you make your bed, yeah, then you gotta lay in it. Reality I'm facing. Ściski kompensacyjne działają tak, że nie tylko ściskając materiał wszerz, ale także dociskają od góry, żeby zminimalizować efekt klawiszowania, czyli rozsuwania się desek w pionie. Oszczędza to potem dużo pracy przy wyrównywaniu lub szlifowaniu, nie wspominając o tym, że jakość jest o niebo lepsza. Sunday dinner by my grandmoms. Gotta spend time with the fam when you have time. And I just wanna thank God, cause he done a great job in molding me to be a better man just for mankind. We was young and dumb, but that feeling never faded. Knew that you was the one, that's why I never downgraded. Depression caught up to me and it made me isolated. The only one I was ever comfortable round naked. Zostawiam na noc do wyschnięcia, ale magia YouTube'a pozwala mi pokazać efekt od razu.
Jak widzicie, proces klejenia w tych ciskach jest bajecznie prosty. Nie wiem, jak można sobie jeszcze zmniejszyć ilość stresu przy klejeniu, ale posiadanie odpowiednich narzędzi jest chyba priorytetem. Teraz oczyszczam deski z kleju i wyrównuję do pożądanej grubości. Ostatnio rozmawiałem z kolegą na temat odciągów i dziwił się, jak sobie daję radę bez profesjonalnego odciągu. Powiem wam, że do podstawowych narzędzi jak szlifierka, wyżynarka czy jakieś piły nie stanowi to najmniejszego problemu. Najgorsze są dwa narzędzia, grubościówka i wyrówniarka. Ale muszę wam się przyznać, że ten separator Festool, który tutaj widzicie, naprawdę daje sobie radę. Nie jest idealnie czysto, ale jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Byłem bardzo zdziwiony. Oczywiście jego cena trochę jest przerażająca dla amatorów. Następnie kątownikiem nastawnym pobieram kąt z templatki i zaznaczam nogi na deskach. To jest zawsze taki proces, który u amatora powoduje trochę strachu. Jak sobie zaznaczysz, tak sobie utniesz. Ja zawsze się tego boję, że sobie zaznaczę źle. A potem cała robota w piach. Jak krew w piach. Cytując znany film. Jednakże poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na to, żeby to zrobić dobrze, opłaca się. To jest jak przygotowywanie się do jakiegoś dużego projektu. Jak zaplanujesz wszystko dobrze, to potem wszystko idzie z górki. Okej, zaznaczanie skończone. Teraz zabieram się za rozcięcie elementów. Oczywiście zgrubne docięcie, bo później elementy będą docinane od templatki. Jak już zgrubnie przyciąłem nogi, to docinam dokładny kąt na okośnicy i zabieram się za dokładniejsze docinanie ramy. To jest Festool Capex KS120. Tę maszynę dostałem do testów, ale już mogę wam powiedzieć, że to będzie mój następny zakup. Ona jest genialna. Nie ma porównania do okośnicy, którą mam. Ostatnie wyrównanie na odpowiednią grubość i zabieram się za przygotowanie wpustów domino do połączenia nóg i ramy. Wybrałem najgrubsze domino, jakie mogłem użyć w DF500, 10 mm. Zmieniam frez, ustawiam maszynę, odmierzam położenie i wykonuję wpusty. Przymiarka na sucho, czy wszystko pasuje i jest ok. Wchodzi ciasno, tak jak powinno. No i teraz klaps aprobaty. Dobre domino. No i po tym wszystkim muszę powtórzyć wszystko jeszcze raz. Na drugiej nodze. Taka to jest robota. O, a tu na coś te lata praktyki się przydały.
Na kleju CA doklejam kliny, żeby ściski dobrze ściskały nogę. Klej CA jest mocny do pewnego stopnia, a da się go potem łatwo oderwać bez wyrwań. Użyję tutaj terminologii fachowej. Trzeba po prostu mocniej przypierniczyć młotkiem. Dodaję solidną dawkę kleju do drewna i sklejam nogi. Gdzieś na jednym filmie poradniczym dotyczącym domino gość pokazywał, żeby same domina, mówiąc fachowo, wyciaptać w kleju. Od tej pory tak robię. Klejenie zawsze mnie stresuje, ale tu poszło nawet gładko. To, co najbardziej mnie wkurza, to nieporządek. W pracy czy na warsztacie, nieważne, jak jest nieporządek, nie czuję się tam dobrze. Ale czasem bywa tak, że w ferworze pracy nie jesteś w stanie zapanować nad rzeczami, których używasz. No, dlatego tutaj wygląda jak wygląda. Nie wiem dlaczego, ale odrywanie później zaschniętego kleju z rąk daje jakąś taką dziwną satysfakcję. No, mnie daje. Mi daje. Mnie. Mi. Pytanie, czy wam też? Na drugiej nodze miałem trochę więcej luzu na domino. Źle sobie wyfrezowałem, więc dodałem jeszcze ściski na bokach. A tutaj przykład pięknego marketowego ścisku. Nigdy, nigdy więcej. Zamówiłem już porządne ściski. Dosyć problemów. Dwie nogi sklejone, mały szlif i jeszcze mała naprawa. Nie zauważyłem, że deska z jednej strony miała wyszczerbienie. Ale dlatego lubię drewno, bo wszystko da się naprawić praktycznie bez śladu. Klejam mały klin, który dobrałem pod kolor i usłojenie drewna. Jak wyschnie, to dotnę i wyszlifuję i nie będzie śladu. Uzupełniam ubytki czarną masą szybko schnącą i za 15 minut mogę szlifować. Lubię żywicę, ale czas pracy z żywicą jest bardzo trudny. Strasznie długo trzeba czekać, aż ona stwardnieje. Za to z tą masą idzie jak po maśle. Jak po masie, przepraszam. Teraz czas przygotować dokładną templatkę do wyfrezowania krzywizn. Więc używam templatkę do zrobienia templatki. Templatkowa incepcja. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, że moje templatki wyszły 20% za małe? No więc teraz jest proces powiększania templatki o 20% więcej. I zabieram się za wycięcie nóg do końca. Na taśmie dwustronnej przyklejam templatkę do drewna i za pomocą frezu kopiującego frezuję nogi do połowy. Następnie używam tego wyfrezowanego śladu jako templatki, żeby wyfrezować nogi do końca. Chyba za dużo używam słowa templatka. Jak wklejony fragment wysechł, docinam go piłą japońską i szlifuję całość. Nogi gotowe. Mała niespodzianka dla moich widzów. Trzem osobom ufunduję koszulki z mojego sklepu. Możecie wybrać wzór i rozmiar. Wystarczy, że dodasz komentarz pod filmem Nubi, dawaj mi tę koszulkę. Do wybranych odezwę się w komentarzu. Aha, adres sklepu. designalpha.myspreadshop.pl. Teraz przygotowuję łączniki poprzeczne. Tu używam jakichś brzydkich desek dębowych. Kupiłem po prostu końcówkę z foszta za 100 zł i porozcinałem. Nie będzie ich widać, bo będą pod blatem. Jak je wyrównałem, to skleję je w całość. Oszczędzę tym sposobem na ilości, bo deski miały 9 cm, a potrzebowałem 13. Łatwiej mi będzie następnie porozcinać na odpowiednie szerokości z jednego kawałka. Jak już je porozcinałem, to przygotowuję templatkę do zrobienia wcięć.
wycinam prostokąt wyżynarką, a następnie równam na szlifierce wrzecionowej. Deski formatuję na tę samą długość. Gdyby ktoś się zastanawiał, to nie załączyłem odsysania. Po prostu lepiej wygląda w slow motion, prawda? A następnie 10 razy to samo. Wycinam prostokąt w desce, przykładam templatkę i wyrównuję brzegi frezarką. Łączniki są gotowe. Obcinam wszystkie nogi na jedną długość. Teraz przyszła pora na zrobienie wpustów do połączenia ich z ramą. A tu niezamierzona niespodzianka pogodowa. Tak to jest podczas pracy w burzy. Jak już się trochę uspokoiło, to wróciłem do dalszej pracy. Domino wru. Trochę się nagłowiłem, zanim doszedłem, jak to sobie wyfrezować. Ale udało się bez fuck-upu. Jedna strona gotowa, teraz to samo na drugiej nodze ramy. Teraz prace końcowe. Fazuję jedne krawędzie, a zaokrąglam inne. Przyszedł najbardziej newralgiczny moment. Muszę skleić całość. Zastanawiam się, czy kleić na raz, czy podzielić na dwa etapy. Chyba jednak podzielę na dwa. Będzie bezpieczniej. Nie mam też kleju z długim czasem otwarcia. Okej, udało się pokleić. Szlifuję do gradacji 150. Całość wykańczam olejem Rubio Monocoat Cotton White. Całość oprócz jednej krawędzi. Ona jest wykończona czarną bejcą i zaolejowana bezbarwnym olejem. Taki mały akcent. Przyszedł czas na demolkę. Zabieram zabawki i przenoszę się do salonu. Nie muszę wtedy dźwigać całego blatu do warsztatu, tylko porozcinam go na lamele na miejscu. Odsysanie działa sprawnie w festulu, więc syfu jest mikroskopijna ilość. Rozcinam w miejscach starego klejenia.
Blat, jak widzicie, wygląda tylko na 8 cm, bo ma wklejone wstawki na brzegach. Środek blatu to 4 cm. Aha, zapytacie pewnie w listach. Łukasz, po cholerę ty to rozcinasz? Wystarczyło tylko odciąć te wklejki i masz gotowy blat 4 cm. Tak, ale... Blat niestety nie był niczym wzmacniany i przez 10 lat narożniki poszły w dół od pół do centymetra. Zrobiła się z niego łódka. Można było spróbować go prostować w ściskach, ale szybciej i lepiej skleję go na nowo. A następnie wzmocnię od dołu profilami C. Nie powinien już się giąć. Materiał na taki blat to około 1000 zł. Oczywiście, zależy gdzie kupujecie. Ja jeżdżę do tartaków góry, do źródła, bez pośredników. Udało się nawet sprawnie przeprowadzić ten proces. Teraz odcinam te wstawki i zabieram się za wyrównywanie lamel. Po skończeniu tego procesu przyszedł czas na zrobienie klejonki. Bez tego stołu do klejenia chyba nie mógłbym tego zrobić. A tak, wszystko poszło gładko i sprawnie. Teraz przycinam boki na 45 stopni i fazuję krawędzie. Life is better in the dope ride, I know. The water better in the low tide. Music better amplified, staying down for upsides, I know. No such thing as playing both sides, I know. Nadszedł czas na grube szlifowanie. Jadę z tym koksem do gradacji 150. Music better amplified, staying down for upsides, I know. I tak samo jak nogi, wykańczam olejem Rubią Monocoat Cotton White. It's belligerent. Me, I sip a little bit, maybe a little more, just trying to keep a score. Two cups in and knowing my liver sore, and knowing I'm into sore, and knowing I'm in for more. Rewriting destiny right when I hit record. Patching up the trauma, these lyrics is neat. W ramie frezuję otwory na mocowanie blatu. Wykorzystam do tego domino.
Jak? No, w taki oto sposób. Chodzi o to, żeby zostawić Blatu przestrzeń na pracę sezonową. Blat będzie się rozszerzał i zwężał na boki. Jak to dobrze mieć sąsiada, który wspomoże czasem pomocną dłonią. Albo dwiema. I przy okazji fan kanału. Blacie od dołu nawiercam otwory na mufy dwugwintowe, następnie je wkręcam i mocuję blat do ramy. O, wow! To była jedna z największych prac, jakie zrobiłem. Szczerze wam powiem, że dawałem sobie 70% szans powodzenia. Ale chyba wyszło dobrze, co? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Dziękuję, że byliście tu ze mną aż do końca. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!